Ze studia portalu miejskiego gdańsk.pl witam Państwa, Piotr Kowalczuk. Dzisiaj prowadzimy, zgodnie z uchwałą Rady Miasta o konsultacji społecznej budżetu obywatelskiego, losowanie numerów w panelu do głosowania. Dzisiejsze głosowanie przeprowadzą pani Anna Sochacka i pan Maciej Kukla. Są z nami również w studiu portalu miejskiego panowie radni, pan Męczykowski i pan Błażewicz, którzy są członkami zespołu konsultacyjnego. Za chwilę do naszego miejsca losowania trafią kartki z głosami, losami z okręgu pierwszego. Będą one losowane, następnie każdemu będzie przydzielony numer. Numer zostanie zapisany, a kartka zostanie pokazana tutaj publicznie. Całe losowanie jest oczywiście rejestrowane, będzie dostępne na kanałach miejskich. Przystępujemy do losowania. W pierwszym okręgu 55 wniosków, które zostało wpisanych do bazy projektów. Wnioski lądują w miejscu do losowania. Moment, moment, bo jeszcze jeden schował się w kopercie. Koperta jest pusta. I przystępujemy do losowania. Bardzo proszę. Kto otrzyma numer 1? Wniosek 1.22. Park Wolności. Zagospodarowanie terenu przy Zespole Szkół Ogólnokształcących numer 5 w Nowym Porcie. Numer 2 otrzymuje wniosek 1.40. Realizacja chodnika w ciągu pieszo-jezdnym i sporządzenie dokumentacji na oświetlenie ulicy Kobieli w Gdańsku-Brzeźnie. Numer 3 otrzymuje wniosek 1.35. Monitoring szkoły podstawowej numer 59. Numer 4 otrzymuje wniosek 1.55. Zagospodarowanie terenu zielonego przy ulicy Raduńskiej. Numer 5 otrzymuje wniosek 1.15. Sporządzenie dokumentacji technicznej remontu elewacji budynku przy ulicy Turystycznej 3. Numer 6 otrzymuje wniosek 1.10. Remont ulicy Siennej w Gdańsku od trasy Sucharskiego do ulicy Tamka z wykonaniem jednostronnie chodnika. Numer 7 otrzymuje wniosek 1.12. Plac zabaw z altaną ogrodową. Numer 8 otrzymuje wniosek 1.18. Opracowanie dokumentacji projektowej budowy oświetlenia ulicy Ukośnej. Numer 9 otrzymuje wniosek 1.11. Remont budynku szkoły podstawowej numer 11 przy ulicy Stryjewskiego 28 w Gdańsku. Numer 10 otrzymuje wniosek 1.71. Weryfikacja nieprawidłowo ustawionej sygnalizacji ruchu pojazdów i pieszych na skrzyżowaniu ulicy Gdańskiej z ulicą Łozy i ulicą PCK. Numer 11 otrzymuje wniosek 1.1. Zadbanie o chodniki na Oruni Dolnej, ulice Równa, Smętna, Gościnna, przy szkole od ulicy Kuśki do traktu do strony torów. Numer 12 otrzymuje wniosek 1.68. Naprawa infrastruktury i podniesienie stanu estetycznego ulicy Kazimierza Pułaskiego w Brzeźnie. Numer 13 otrzymuje wniosek 1.23. Sporządzenie dokumentacji technicznej na remont budynku i remont dachu, wymiany stolarki okiennej i drzwiowej, remont schodów przy ulicy Stryjewskiego 23 w Gdańsku. Numer 14 otrzymuje wniosek 1.70. Tarasowanie przez samochody chodnika dla pieszych i jezdni przy ciągu sklepów na ulicy Łozy 3. Numer 15 otrzymuje wniosek siłownia pod chmurką dla Brzeźna, Nowego Portu, Oruni, Stogów, Krakowca Górek Zachodnich, Olszynki i Wyspy Sobieszewskiej. Numer 16 otrzymuje wniosek 1.67. Naprawa infrastruktury i podniesienie stanu estetycznego ulicy Kazimierza Pułaskiego w Brzeźnie. Numer 17 otrzymuje wniosek 1.8. Sporządzenie dokumentacji zagospodarowania terenu rekreacji i sportu z placem zabaw. Numer 18 otrzymuje wniosek 1.29. Rewitalizacja terenu przed Domem Zdrojowym w Brzeźnie. Numer 19 otrzymuje wniosek
1.14, ciągi spacerowe wzdłuż Martwej Wisły, dojście do mostu pontonowego w Sobieszewie. Numer 20 otrzymuje wniosek 1.26. Pochylnie dla osób z ograniczeniem ruchowym i matek z wózkami dziecięcymi na Uruni przy przystankach autobusowych w rejonie skrzyżowania z ulicą Gościnną. Numer 21 otrzymuje wniosek 1.39. Modernizacja boiska piłkarskiego przy Zespole Szkół Morskich w Nowym Porcie. Numer 22 otrzymuje wniosek 1.75. Boisko do kosza na terenie Szkoły Podstawowej nr 59 w Gdańsku, ulica Modra 2. Numer 23 otrzymuje wniosek 32. Zielony i suchy zakątek na stogach. Numer 24 otrzymuje wniosek 1.54. Monitoring wizyjny Orunia, ulica Sandomierska, Rejtana, Gościnna, Raduńska, Ukośna, Trakt Świętego Wojciecha. Numer 25 otrzymuje wniosek 1.58. Położenie ograniczników prędkości na wewnętrznym odcinku Trakt Świętego Wojciecha. Numer 26 otrzymuje wniosek 1.74, sporządzenie dokumentacji projektowej oświetlenia lampy ulicznych na ulicy Broniewskiego. Numer 27 otrzymuje wniosek 1.64, plac sportów miejskich w Twojej dzielnicy, obiekty sportowo-rekreacyjne dla każdego, do sportów ogólnorozwojowych, gimnastyki, parkour, free run, street workout. Numer 28 otrzymuje wniosek 1.21. Osiedlowy park rekreacyjno-wypoczynkowy dla dzieci, młodzieży i dorosłych, etap pierwszy. Numer 29 otrzymuje wniosek 1.43. Wykonanie projektu oświetlenia i remont, modernizacja boiska. Numer 30 otrzymuje wniosek 1.69. Opracowanie dokumentacji projektowej oświetlenia ulicy Kazimierza Pułaskiego w Brzeźnie. Numer 31 otrzymuje wniosek 1.41. Wykonanie tymczasowej nawierzchni z płyt betonowych na ulicy Wąwóz do skrzyżowania z ulicą Batalionów Chłopskich do numeru 12 z wysięgnikami. Numer 32 otrzymuje wniosek 1.33. Przebudowa szatni. Numer 33 otrzymuje wniosek 1.36. Siłownia pod chmurką. Numer 34 otrzymuje wniosek 1.34. Wymiana ogrodzenia Szkoły Podstawowej nr 59. Tu właściwie numer się nie zmieni. Numer 35 otrzymuje wniosek 1.13. Ustawienie ławek na terenie Wyspy Sobieszewskiej. Numer 36 otrzymuje wniosek 1.47. Remont domu sąsiedzkiego w Nowym Porcie przy ulicy Wyzwolenia 49. Numer 37 otrzymuje wniosek 1.73. Sporządzenie dokumentacji technicznej budowy ścieżki zdrowia z elementami rekreacyjnymi nad brzegiem Łachy na osiedlu Stogi. Numer 38 otrzymuje wniosek 1.6. Pusty staw, park, sport, rekreacja, wypoczynek. Numer 39 otrzymuje wniosek 1.65. Remont boiska do piłki nożnej i bieżni przy Szkole Podstawowej nr 59. Numer 40 otrzymuje wniosek 1.45. Place zabaw dla Brzeźna, Oruni, Stogów, Krakowca, Górek Zachodnich, Rudników, Olszynki, Wyspy Sobieszewskiej. Numer 41 otrzymuje wniosek 1.7. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 55 w Gdańsku. Numer 42 otrzymuje wniosek 1.72. Naprawa infrastruktury i podniesienie stanu estetycznego. Numer 43 otrzymuje wniosek 1.46. Rewaloryzacja parku Schopenhauera przy siedzibie Gdańskiego Archipelagu Kultury przy ulicy Dworcowej w Gdańsku Oruni. Nowe miejsce rekreacji i imprez kulturalnych, etap pierwszy. Numer 44 otrzymuje wniosek 1.50. Rewitalizacja parku rekreacyjnego na ulicy Związkowej Gdańsk-Orunia. Numer 45 otrzymuje wniosek 1.42. Budowa siłowni na otwartym powietrzu na boisku przy Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2.
numer 46 otrzymuje wniosek 1.17. Remont i naprawa nabrzeża jachtowego w klubie motorowodno-żeglarskim Bliza w Gdańsku. Numer 47 otrzymuje wniosek 1.37. Modernizacja pętli autobusowej przy ulicy Przegalińskiej w Gdańsku. Numer 48 otrzymuje wniosek 1.63. Rewitalizacja ulicy Raduńskiej od zbiornika retencyjnego Augustowska do Parku Oruńskiego. Numer 49 otrzymuje wniosek 1.24. Wiaty przystankowe na Wyspie Sobieszewskiej. Numer 50 otrzymuje wniosek 1.60. Stworzenie strefy sportu i rekreacji na terenie szkoły podstawowej numer 20 w Gdańsku-Brzeźnie przy ulicy Wczasy 3. Numer 51 otrzymuje wniosek 1.56. Wykonanie dokumentacji projektowej na przystanki Ptasia, Lipce, Niegowska, Święty Wojciech, budowa wiat przystankowych. Numer 52 otrzymuje wniosek 1.57. Koncepcja programowo-przestrzenna zagospodarowania zieleńców na Oruniu między ulicą Związkową a Gościnną. Numer 53 otrzymuje wniosek 1.19. Bezpieczna Orunia. I numer 54 otrzymuje wniosek 1.53. Remont i modernizacja sali gimnastycznej w szkole podstawowej numer 20 w Gdańsku. I listę okręgu pierwszego, numer 55, otrzymuje wniosek 1.3. Fontanna Fitness, zespół urządzeń sportowych dla mieszkańców. I informuję, że tym samym wyczerpaliśmy wnioski z okręgu pierwszego. Bardzo proszę o spakowanie wniosków do koperty. Proszę też o zamianę losującego i zapisującego. I przystępujemy do losowania wniosków i numerów wniosków do okręgu numer 2. Osoby, które nas oglądają, a także tych, którzy obejrzą to z rejestracji, osobom tym przypominam, że numery wniosków dostępne są na stronie gdańsk.pl/budżet/obywatelski. Po losowaniu zostaną też wprowadzone tam nowe numery i zapis losowania będzie też umieszczony na stronie i portalach miejskich Gdańska, portalach społecznościowych. Otwieram kopertę z okręgiem numer 2. W tym okręgu do głosowania do bazy projektów zespół konsultacyjny wpisał 56 wniosków. Koperta jest pusta. I rozpoczynamy losowanie numerów w panelu do głosowania w okręgu numer 2. Numer 1 otrzymuje wniosek numer 15. Sporządzenie dokumentacji budowy ścieżki biegowo-rekreacyjnej wraz z oświetleniem wokół zbiorników retencyjnych Świętokrzyska 1 i Świętokrzyska 2 w Gdańsku-Łostowicach. Numer 2 otrzymuje wniosek 2.3. Parkowanie na ulicy Zawodników. Numer 3 otrzymuje wniosek wymiana stolarki okiennej w obiekcie Wielki Młyn. Numer 4 otrzymuje wniosek 2.37. Remont nawierzchni ulicy Łódzkiej na odcinku od ulicy Przemyskiej do ulicy Nowa Warszawska. Numer 5 otrzymuje wniosek 2.87. Plac sportów miejskich w Twojej dzielnicy. Obiekty sportowo-rekreacyjne dla każdego. Do sportów ogólnorozwojowych, gimnastyki, parkour, freerun, street workout. Osoby nas oglądające informuje też, że dołączyła do radnych członkini Komisji Zespołu Konsultacyjnego pani radna Matyjaszczyk. Szanowni Państwo, numer 6 otrzymuje wniosek 2.9. Wykonanie dokumentacji naprawy ulicy Stanisława Dąbka. Numer 7 otrzymuje wniosek 2.84. Modernizacja drogi dojazdowej do szkoły podstawowej numer 21 imienia kapitana żeglugi wielkiej Borcharda w Gdańsku. Numer 8 otrzymuje wniosek 2.34. Odbudowa zegara słonecznego przy pomniku Jana Heweliusza obok Wielkiego Młyna. Numer 9 otrzymuje wniosek 2.24. Bezpieczna droga do szkoły i pracy, progi spowalniające. Numer 10 otrzymuje wniosek 2.29. Pomnik Świętowita, forma kopia światowida ze Zburcza.
Numer 11 otrzymuje wniosek 242, wykonanie paraizolacji i izolacji termicznej stropodachu wentylowanego szkoły podstawowej nr 47 imienia Kaszubskiej Brygady WOP w Gdańsku. Numer 12 otrzymuje wniosek 28, powstanie siłowni zewnętrznej na terenie zielonym przy zbiorniku retencyjnym Madalińskiego. Numer 13 otrzymuje wniosek 239, budowa boiska wielofunkcyjnego na terenach zielonych, wąwozu przy zbiorniku wodnym Gdańsk-Madalińskiego. Numer 14 otrzymuje wniosek 235, siłownia na świeżym powietrzu. Numer 15 otrzymuje wniosek 212, wymiana podłóg w pierwszym liceum ogólnokształcącym imienia Mikołaja Kopernika. Numer 16 otrzymuje wniosek 220, budowa ogólnodostępnego placu zabaw i kortu tenisowego. Numer 17 otrzymuje wniosek 274, aktywny wypoczynek wśród gęstniejącej ludności południowego obszaru dzielnicy Chełm. Numer 18 otrzymuje wniosek 250, nie daj się wpuścić w tunel. Numer 19 otrzymuje wniosek 283, naprawa nawierzchni placu wokół budynku szkoły podstawowej nr 21 w Gdańsku. Numer 20 otrzymuje wniosek 238, wykonanie projektu budowy drogi ulicy Przemyskiej wraz z chodnikiem oraz miejscami postojowymi na odcinku od sąsiadującej działki do działki 69, od działek 175 do 69. Wniosek o numerze 20 do głosowania otrzymuje to wniosek numer 21, dziękuję Pani Aniu. Wniosek numer 21 na liście numer 2 otrzymuje wniosek 243, renowacja parku przy ulicy Świętej Barbary. Wniosek numer 22 otrzymuje wniosek numer 22. Szanowni Państwo, drugi raz nam się zdarzyło, że ten sam numer, tak jak w pierwszym okręgu. Dobrą rękę mają głosujący. Rewitalizacja jaru przy ulicach Wilanowskiej i Rogalińskiej. Numer 23 otrzymuje wniosek 45, remont pomieszczeń w szkole podstawowej nr 50 w Gdańsku, przedsionka szkoły, holu wejściowego i szatni szkolnej. Numer 24 otrzymuje wniosek 94, boisko wielofunkcyjne typu junior 27 na 45 metrów. Numer 25 otrzymuje wniosek 269, opracowanie dokumentacji sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Świętokrzyskiej i Gudelskiego. Wniosek 26 otrzymuje numer 86, ulica Wieżycka, naprawa infrastruktury, poprawa bezpieczeństwa i podniesienie stanu estetycznego. Numer 27 otrzymuje wniosek 285, budowa sali gimnastycznej namiotu przy szkole podstawowej nr 21 imienia kapitana żeglugi Wielkiej Borcharda w Gdańsku. Numer 28 otrzymuje wniosek 18, modernizacja boiska przy szkole podstawowej nr 47 w Gdańsku, ulica Reformacka 18. Numer 29 otrzymuje wniosek 27, budowa boiska w dzielnicy Łostowice. Numer 30 otrzymuje wniosek 246, opracowanie dokumentacji montażu latarni na nieoświetlonym fragmencie ulicy Biskupiej oraz na trakcie wzdłuż kanału Raduni, odcinek od skrzyżowania z ulicą Zaroślak do miejsca, w którym kanał wpływa pod ziemię. Numer 31 otrzymuje wniosek 226, oświetlenie ciągu pieszego wokół zbiorników Świętokrzyska 1 i 2, dokumentacja techniczna. Numer 32 otrzymuje wniosek 252, sporządzenie dokumentacji na nową nawierzchnię ulicy Szermierczej. Numer 33 otrzymuje wniosek 281, ekoładowanie, opracowanie dokumentacji projektowej ładowania urządzeń mobilnych z sieci energetycznej z opcją ładowania z paneli fotowoltaicznych. Numer 34 otrzymuje wniosek 249, instalacja bariery energochłonnej i ochronnej wzdłuż odcinka ulica Podwale Przedmiejskie w Gdańsku. Numer 35 otrzymuje wniosek 268, sporządzenie dokumentacji budowy boiska przy ulicy Cedrowej. Numer 36 otrzymuje wniosek 253, modernizacja obiektu sportowego przy ulicy Zielonogórskiej, przystosowanie terenu do rozgrywania futbolu
amerykańskiego frisbee i lacrosse, Ultimate Frisbee i Lacrosse. Numer 37. Otrzymuje wniosek 2,95. Siłownia pod chmurką. Numer 38. Otrzymuje wniosek 2,41. Budowa ciągu pieszego łączącego ulicę Jawożniaków z ulicą Dulina. Wniosek 39. Otrzymuje wniosek 2,13. Boisko typu junior. I numer 40 w panelu do głosowania otrzymuje wniosek 2,21, winda zewnętrzna dla osób niepełnosprawnych. Numer 41 otrzymuje wniosek 2,17, skate plaza, odmiana skate parku, plac imitujący infrastrukturę miejską do jazdy na deskorolkach i rolkach oraz BMX-ach. Numer 42 otrzymuje wniosek 2,71. Opracowanie dokumentacji budowlano-wykonawczej budowy fragmentu drogi ulicy Przemyskiej. Numer 43 otrzymuje wniosek 2,40. Plac zabaw na Starym Mieście w Gdańsku. Numer 44 otrzymuje wniosek 2,73. Budowa boiska wielofunkcyjnego. Zgodnie z projektem ZDIZ-u boisko poliuretanowe 31x45 metrów w Jarze Wilanowskim pomiędzy osiedlami dzielnicą Chełm i osiedlem Piastów. Wniosek numer 45. Numer 45 otrzymuje wniosek 2,78. Sporządzenie dokumentacji na oświetlenie ciągu pieszego wokół zbiornika retencyjnego Świętokrzyska 2. Numer 46 otrzymuje wniosek 2,58. Budowa skateparku. Numer 47 otrzymuje wniosek 2,70. Siłownia pod gołym niebem. Numer 48 otrzymuje wniosek 2,30. Trwałe połączenie piesze między Górnym Tarasem Gdańsk-Świętokrzyskie, a Dolnym Tarasem Gdańsk-Łostowice 5 Wzgórz. Numer 50 otrzymuje wniosek 2,79. Sporządzenie dokumentacji na oświetlenie ciągu wokół zbiornika retencyjnego Świętokrzyska 2. Numer 51 otrzymuje wniosek... To przepraszam, jeszcze raz pokazuję. Numer 49... otrzymał wniosek 2,79, sporządzenie dokumentacji na oświetlenie ciągu wokół zbiornika retencyjnego Świętokrzyska 2. Numer 50 otrzymuje wniosek 2,65, dosadzenie drzew wzdłuż Alei Hawla. Numer 51 otrzymuje wniosek poprawa bezpieczeństwa pieszych poprzez oświetlenie przejścia dla pieszych w Gdańsku przy ulicy Świętokrzyskiej przy skrzyżowaniu z ulicą Guderskiego. Numer 52 otrzymuje wniosek 2,57, budowa dirt parku. Numer 53 otrzymuje wniosek 2,44, umycie oczyszczenie z napisów ekranu akustycznego zlokalizowanego wzdłuż ulicy Armii Krajowej i ulicy Łostowickiej na wysokości osiedla Wzgórze Mickiewicza. Numer 54 otrzymuje wniosek 2,77, budowa miejsc postojowych przy ulicy Płockiej 7 i 9. Numer 55 otrzymuje numer 2,63. Opracowanie dokumentacji postawienia wiat przystankowych na przystankach autobusowych ulic Buczka, Reformacja, Reformacka i Wronki. I ostatni, 56 numer. W panelu numer 2 otrzymuje wniosek 2,11. Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu na ulicy Warszawskiej. Odcinek od skrzyżowania z ulicą Piotrkowską do skrzyżowania z ulicą Jabłoniową. Na tym wyczerpaliśmy wnioski z okręgu drugiego. Proszę o zapakowanie zapisanych numerów do koperty. Za chwilę losujący z osobą zapisujący się zamienią. Natomiast ja przypominam, że numery wniosków dostępne będą na stronie gdańsk.pl/budżet-obywatelski. One w tej chwili tam są zapisane tak, jak były zgłaszane i procedowane. Dzisiaj te nowe numery zostaną tam umieszczone. Jeśli ktoś będzie chciał odtworzyć to losowanie, będzie ono dostępne na kanałach społecznościowych miasta, również z przekierowaniem ze strony gdańsk.pl. Za sekundkę rozpoczynamy losowanie numerów w panelu do głosowania w okręgu trzecim. Przypominam, że dzisiaj specjalną komisję nadzoru tego losowania
jak w lotto, stanowi członkowie zespołu konsultacyjnego. Są z nami pani radna Matyjaszczyk, pan radny Męczykowski i pan radny Błażewicz. Szanowni Państwo, otwieram kopertę numer 3. Są tam wnioski z okręgu trzeciego. Siedlce, Suchanin, Opiecki, Migowo, Jasień, Wzgórze Mickiewicza i Aniołki. I mamy tych wniosków 42, które znajdą się w panelu do głosowania. Wsypuję kartki do miejsca losowania. Koperta jest pusta i przechodzimy do losowania. Numer 1 otrzymuje dzięki losowaniu pani Ani wniosek 336, siłownia pod chmurką w parku przy ulicy Starodworskiej. Numer 2 otrzymuje wniosek 338, budowa placów zabaw i terenów rekreacyjnych i zielonych w okolicy przedszkola numer 22 w Gdańsku, rejon ulica Kartuska 90-126, Malczewskiego 36-38. Numer 3 otrzymuje wniosek 350, aktywne przejście dla pieszych Simi. Numer 4 otrzymuje wniosek 310, Gdańsk-Jasień, budowa drogi wewnętrznej na fragmencie ulicy Leszczynowej pomiędzy ulicami Kartuską a ulicą Jabłoniową. Numer 5 otrzymuje wniosek 35. Drodzy Państwo, dzisiaj po raz trzeci to się zdarza, że ten sam numer otrzymuje wniosek. Wykonanie projektu rewitalizacji i odwodnienia podwórka oraz budowa systemu odwodnienia podwórka ulic Kartuska, Wesoła i Jasna. Numer 6 otrzymuje wniosek 349, sporządzenie dokumentacji i zagospodarowanie placu u zbiegu ulicy Jacka Soplicy i Wojskiego na teren rekreacyjno-wypoczynkowy. Numer 7 otrzymuje wniosek 348, park Stevensa, przejście przez tereny zielone plus utwardzenie nawierzchni gruntowych na odcinku od kładki na peron SKM Gdańsk Stocznia. Numer 8 otrzymuje wniosek 38, po raz czwarty nam się to zdarza dzisiaj, nie zmienia się numer. Droga przeciwpożarowa, dojazdowa do posesji przy ulicy Legnickiej 9, 11, 13, 15. Numer 9 otrzymuje wniosek 332, remont obiektu użyteczności publicznej będącego własnością miasta Gdańska, remont łazienek w przedszkolu numer 73 Jana Pawła II w Gdańsku, ulica Czajkowskiego 1. Wniosek numer 10 otrzymuje wniosek 347, plac zabaw rekreacyjno-sportowy z siłownią pod chmurką i miejsce do relaksu przy szkole podstawowej numer 15 w Gdańsku. Uczeń, dziecko, mieszkaniec spędza czas wolny sportowo, zdrowo i aktywnie. 15 otwarta na środowisko i potrzeby innych. Numer 11 otrzymuje wniosek 36, budowa schodów skarpowych z ulicy Paganiniego do ulicy Powstańców Warszawskich na wysokości przystanku autobusowego Suchanino numer 1847 w kierunku Wrzeszcza, Piecek, Migowa. Budowa schodów w miejscu wydeptanych ścieżek. Numer 12 w panelu otrzymuje wniosek 320. Rewitalizacja terenów zielonych w rejonie ulic Marszałka Ferdynanda Fosza, Świdnicka, Generała Antoniego Giełguda, Kolonia Stanisława Przybyszewskiego, Wronia, Dębowa, Kopernika. Numer 13 w okręgu 3 otrzymuje wniosek 325. Budowa nowego boiska sportowego w szkole podstawowej numer 58. Numer 14 otrzymuje wniosek 352. Miejsca postojowe dla samochodów oraz przejście dla pieszych przy przychodni zdrowia przy ulicy Jaśkowa Dolina 105. Numer 15 otrzymuje wniosek 326, remont podłóg na terenie szkoły podstawowej numer 1 i gimnazjum numer 27. Numer 16 otrzymuje wniosek 311, placyk rekreacyjny imienia Jacka Malczewskiego. Numer 17 otrzymuje wniosek 353, zagospodarowanie terenu w sąsiedztwie stawu przy ulicy Piekarniczej w Gdańsku etap pierwszy. Numer 18 otrzymuje wniosek 344, park biegowo-rekreacyjny dla wszystkich mieszkańców ścieżka biegowa i parkour w parku Stevensa, parkour w parku Bema. Numer 19 otrzymuje wniosek 327, infrastruktura rekreacyjna dla osiedli rejonu Piecki-Migowo. Numer 20 otrzymuje wniosek 312, bezpieczne miejsca do zabawy dla dzieci z Siedlec, renowacja zniszczonego placu zabaw.
Numer 21 otrzymuje wniosek 342 za gospodarowanie terenu zieleni przy szkole podstawowej numer 14. Numer 22 otrzymuje wniosek 324, sporządzenie dokumentacji wykonania oświetlenia ulicy Szynszylowej w Gdańsku. Numer 23 otrzymuje wniosek 39, Gdańsk Jasień, wykonanie dokumentacji sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Kartuskiej i ulic z ulicami Pólnicy i ulicy Leszczynowej. Numer 24 otrzymuje wniosek 328, sporządzenie dokumentacji siłowni zewnętrznej, ulica Kusocińskiego, Piecki Migowo. Numer 25 otrzymuje wniosek 346, boisko plażowej piłki siatkowej. Numer 26 otrzymuje wniosek 331, ratujmy ulicę Ojcowską w Gdańsku. Numer 27 otrzymuje wniosek 333, remont chodników wzdłuż ulicy Wojskiego i ulicy Filomatów, to jest od skrzyżowania z ulicą Jacka Soplicy do skrzyżowania z ulicą Świtezianki na osiedlu Wzgórze Mickiewicza. Numer 28 otrzymuje wniosek 323, poprawa bezpieczeństwa przy ulicy Zakopiańskiej, okolice numerów 38-76. Numer 29 otrzymuje wniosek 31, wykonanie dokumentacji ekranów akustycznych na ulicy Drwęckiej i jej przedłużeniu w rejonie na zboczu w Gdańsku. Numer 30 otrzymuje wniosek 34, opracowanie dokumentacji Piecewska, ulica na miarę XXI wieku, bezpieczna, przyjazna pieszym i kierowcom. Numer 31 otrzymuje wniosek 341, budowa dłuższego placu zabaw oraz zagospodarowanie terenu zieleni przy szkole podstawowej numer 14. Numer 32 otrzymuje wniosek 318, wykonanie projektu wykonawczego oświetlenia w Parku Dworskim przy ulicy Zwierzynieckiej na Jasieniu. Numer 33 otrzymuje wniosek 335, budowa miejsc parkingowych przy gimnazjum numer 2 imienia Jana Heweliusza w Gdańsku, Kartuska 32-34. Numer 34 otrzymuje wniosek 339, wykonanie zjazdów dla wózków na terenie zespołu kształcenia podstawowego gimnazjalnego numer 20, Gdańsk Morena oraz naprawa chodnika na wjeździe na obszar szkoły od ulicy Piecewskiej. Numer 35, wniosek 3.2, stworzenie ścieżki rekreacyjnej, rolkowej wokół zbiornika retencyjnego Jabłoniowa. Numer 36, wniosek 3.7, siłownia pod Chmurką. Numer 37, otrzymuje wniosek 3.29, remont chodnika przy ulicy Piecewskiej w dzielnicy Piecki Migowo. Numer 38, otrzymuje wniosek 3.3, nowe okna dla budynku przychodni na Gdańskiej Murenie na ulicy Jaśkowa Dolina 105. Numer 39 otrzymuje wniosek 3.19, przebudowa placu zabaw w Parku Dworskim przy ulicy Zwierzynieckiej Jasień. Numer 40 otrzymuje wniosek 3.34, opracowanie dokumentacji parku na zboczu Doliny Siedleckiej, etap pierwszy, wykonanie projektu budowlanego. Wniosek numer 41 otrzymuje wniosek 337, Grodzisko, nasza nowa świetlica. Przeprowadzenie modernizacji lokalu użytkowego na ulicy Kartuskiej 74 na potrzeby kontynuacji działalności charytatywnej świetlicy środowiskowej Grodzisko. I numer 42, zamykający panel głosowania w okręgu numer 2, otrzymuje numer 351, budowa dużej wiaty na przystanku ZKM Wołkowyska przy ulicy Myśliwskiej w Gdańsku. Na tym wyczerpaliśmy głosowanie okręgu numer 3, Siedlce, Suchanino, Piecki Migowo, Jasień, Wzgórze Mickiewicza i Aniołki. Proszę o spakowanie, proszę także o zamianę miejsc. Dzisiaj dla Państwa losują pani Anna Sochacka, pan Maciej Kukla, pan kierownik Maciej Kukla z Referatu Komunikacji Społecznej. A my przechodzimy do okręgu numer 4. W tym okręgu konsultacyjnym znajdują się Młyniska, Wrzeszcz Górny, Wrzeszcz Dolny, Strzyża i Brętowo. I powinniśmy mieć przygotowanych 53 karteczki do losowania. Pani Aniu, są 53 karteczki? Są. Otwieram kopertę, w której te kartki z tytułami się znajdują. Wsypuję do miejsca losowania.
Pan kierownik zamiesza. Koperta jest pusta. Nic nie wyskoczyło? Nie. I rozpoczynamy losowanie w okręgu numer 4. Bardzo proszę. Numer 1 w panelu do głosowania otrzymuje wniosek 458. Rewital Maczek.pl. Numer 2 otrzymuje wniosek 438. Naprawa stanu nawierzchni i poprawa wyglądu estetycznego drogi prowadzącej do nieruchomości ulica Wajdeloty 28 w Gdańsku Wrzeszczu. Numer 3 otrzymuje wniosek 422. Budowa skweru upamiętniającego zasłużoną tragicznie zmarłą gdańszczankę Annę Walentynowicz. Numer 4 otrzymuje wniosek 417. Przygotowanie dokumentacji technicznej w zakresie rozbudowy sali gimnastycznej gimnazjum nr 12 imienia Marii Curie-Skłodowskiej wraz z infrastrukturą. Numer 5 otrzymuje wniosek 42. Remont drogi ulicy Podleśnej wraz z montażem spowalniaczy. Numer 6 otrzymuje wniosek 49. Remont podłóg na terenie szkoły podstawowej nr 1 i gimnazjum nr 27. Numer 7 otrzymuje wniosek 457. Naprawa jezdni i chodników w rejonie skrzyżowania ulic Słowackiego od numeru 47 do 75 i Rejmonta od numeru 1 do ulicy Partyzantów. Numer 8 otrzymuje wniosek 427. Dogonić XXI wiek w centrum Gdańska. Numer 9 otrzymuje wniosek 4.1. Naprawa infrastruktury, podniesienie stanu estetycznego oraz bezpieczeństwa dla mieszkańców przy ulicy Makuszyńskiego. Numer 10 otrzymuje wniosek 4.59. Bezpieczna strzyża. Numer 11 otrzymuje wniosek 4.26. Gdańsk trzyma poziom, lepsze chodniki. Numer 12 otrzymuje wniosek 4.21. Remont nawierzchni ulicy Leśna Góra i poszerzenie ulicy w newralgicznych punktach. Numer 13 otrzymuje wniosek 4.32. Park nad Jaśkowym Potokiem, Jaśkowy Zakątek. Numer 14 otrzymuje wniosek 4.34. Plac Waryńskiego, rewitalizacja kwartału przy ulicy Czarnieckiego, Waryńskiego i Alei Grunwaldzkiej. Numer 15 otrzymuje wniosek 4.48. Wstawienie zewnętrznego stołu do ping-ponga oraz siłowni pod chmurką. Numer 16 otrzymuje wniosek 4.12. Altana sąsiedzka przy ulicy Zabytkowej. Numer 17 otrzymuje wniosek 4.14. Przejście ulicy Zabytkowej w ulicę Batorego w Gdańsku Wrzeszczu. Numer 18 otrzymuje wniosek 4.10. Budowa drogi dojazdowej do ulicy Makuszyńskiego w Gdańsku, modernizacja chodnika i strefy parkingowej. Numer 19 otrzymuje wniosek 4.33. Naprawa nawierzchni drogi wewnętrznej przy ulicy Słowackiego 55-61 w Gdańsku, odcinek około 300 metrów bieżących. Numer 20 otrzymuje wniosek 4.45. Plac sportów miejskich w Twojej dzielnicy, obiekty sportowo-rekreacyjne dla każdego, do sportów ogólnorozwojowych, gimnastyka, parkour, freerun, street workout. Numer 21 otrzymuje wniosek 4.13. Zagospodarowanie placu Wybickiego w Gdańsku Wrzeszczu, budowa placu zabaw dla dzieci, montaż urządzeń fitness oraz budowa placu do uprawiania treningu ulicznego, street workout. Numer 22 otrzymuje wniosek 4.6. Projekt sporządzenia dokumentacji Zielony Niedźwiednik, skatepark. Numer 23 otrzymuje wniosek numer 23. Kolejne udane losowanie. Kompleksowa rewitalizacja terenu położonego w centrum Wrzeszcza, okolice domu handlowego Jantar. Etap pierwszy, wykonanie projektu technicznego prac. Numer 24 otrzymuje wniosek 460. Fitness pod chmurką. Stworzenie miejsca rekreacyjnego dla osób starszych i niepełnosprawnych. Teren zielony wokół posesji Wajdeloty 28A. Numer 25 otrzymuje wniosek 435. Budowa siłowni na powietrzu. Numer 26 otrzymuje wniosek 4.7. Opracowanie dokumentacji projektowej na oświetlenie ciągu pieszego łączącego ulicę Leczkowa z ulicą Halera w Gdańsku Wrzeszczu. Numer 27 otrzymuje wniosek 4.4. Modernizacja boiska szkolnego oraz budowa bieżni ze skocznią w dal przy szkole podstawowej nr 27 imienia Dzieci Zjednoczonej Europy w Gdańsku.
Numer 28 otrzymuje wniosek 452, plac zabaw, rekreacja sportowa za budynkiem numer 8 Leśna Góra. Numer 29 otrzymuje wniosek 424, remont siedziby oddziału okręgowego w Gdańsku, ulica Grunwaldzka 131A. Numer 30 otrzymuje wniosek 450, wyznaczenie ścieżek spacerowych w Jaśkowym Parku, Park Jaśkowej Doliny wraz z oznakowaniem i informacją historyczną. Numer 31 otrzymuje wniosek 411, budowa schodów terenowych zlokalizowanych na działce numer 148 oraz chodnika na działce numer 109/57, obręb 31, stanowiących własność gminy miasta Gdańska. Numer 32 otrzymuje wniosek 425, dom sąsiedzki we Wrzeszczu. Numer 33 otrzymuje wniosek 462, wyginaj śmiało ciało, urządzenie miejsc aktywnej rekreacji na otwartym powietrzu. Numer 34 otrzymuje wniosek 437, modernizacja boiska szkolnego przy Zespole Szkół Specjalnych numer 1, ulica Batorego 26 w Gdańsku. Numer 35 otrzymuje wniosek 449, oświetlenie w parku przy ulicy Generała de Gaulle'a, poprawa bezpieczeństwa, atrakcyjności parku. Numer 36 otrzymuje wniosek 464, teren rekreacyjny. Numer 37 otrzymuje wniosek 418, sygnalizacja ustąp pierwszeństwa dla rowerzystów i pieszych przy trzech najruchliwszych skrzyżowaniach Wrzeszcza. Numer 38 otrzymuje wniosek 416, budowa mini miasteczka ruchu drogowego oraz modernizacja nawierzchni placu Apelowego przy szkole podstawowej numer 52. Numer 39 otrzymuje wniosek 443, powrót do świetności letniej rezydencji Uphagenów, Gdańskiego Domu Organizacji Pozarządowych, dawnego Pałacu Ślubów. Numer 40 otrzymuje wniosek 440. Rekreacja dla młodzieży i seniorów przy Jaśkowym Lesie, stoły do ping-ponga i otwarte siłownie zewnętrzne na terenie trzech szkół publicznych. Szkoły podstawowej numer 45, zespołu szkół numer 1 i gimnazjum numer 26. Numer 41 otrzymuje wniosek 428, sporządzenie dokumentacji i wykonanie robót budowlanych do kwoty 500 tysięcy złotych. Adaptacji pomieszczeń na Centrum Młodzieżowe, Senioralne i Dom Sąsiedzki prowadzone przez Stowarzyszenie Murena na Jaśkowej Dolinie. 42 otrzymuje numer 45, modernizacja sali gimnastycznej oraz wykonanie ścianki wspinaczkowej przy Szkole Podstawowej numer 27 imienia Dzieci Zjednoczonej Europy. Numer 43 otrzymuje wniosek 431, droga wewnętrzna do Szkoły Podstawowej numer 24. Numer 44 otrzymuje wniosek 451, ławka w parku. Numer 45 otrzymuje wniosek 454, naprawa infrastruktury, podniesienie stanu estetycznego reprezentacyjnych terenów dzielnicy Wrzeszcz wokół kamienicy Politechniczna 1517A oraz utworzeniu nowego placu zabaw na tym terenie w obrębie publicznej działki gminnej. Numer 46 otrzymuje wniosek 441, przywrócenie stanu świetności Teatrowi Leśnemu w Jaśkowej Dolinie. Numer 47 otrzymuje wniosek 415, termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej numer 52 w Gdańsku. Numer 48 otrzymuje wniosek 444, wymiana nawierzchni jezdni i chodników na ulicy Kołłątaja, wykonanie dokumentacji wykonawczej na rewitalizację ulic Małachowskiego i Dekerta. Numer 49 otrzymuje wniosek 429, remont chodnika na ulicy Sienkiewicza i Sobótki. Numer 50 otrzymuje wniosek 430, mały orlik w szkole podstawowej numer 24. Numer 51 otrzymuje wniosek 456, opracowanie dokumentacji oświetlenia ciągu pieszego Alei Wojska Polskiego. Numer 52 otrzymuje wniosek 461, budowa parkingu na zapleczu przychodni przy ulicy Jesionowej numer 5, budowa ciągu pieszojezdnego pomiędzy budynkami przy Jesionowej 14, 14B, 15 i 15B. Numer 53 otrzymuje wniosek 447, Podleśna Polana we Wrzeszczu, Górnym, plac gier ruchowych dla dzieci starszych i ścieżki spacerowej. Numer 53 zamyka.
listę wniosków w okręgu numer 4, które stanowią Młyniska, Wrzeszcz Górny, Wrzeszcz Dolny, Strzyża i Brętowo. Bardzo proszę o zapakowanie karteczek wraz z przydzielonymi numerami. One jeszcze dzisiaj znajdą się w panelu, który dostępny jest na stronie gdańsk.pl budżet/obywatelski. Nagranie z losowania też będzie dostępne na stronach i w portalach społecznościowych. A drodzy Państwo, głosujemy już za niecały tydzień, w poniedziałek. Dokładnie minutę po północy dla tych, którym doskwiera bezsenność, można rozpocząć głosowanie na stronie gdańsk.pl. Ci, którzy wolą poczekać, aż rozpocznie się dzień, można rozpocząć w punktach do głosowania lub też internetowo w ciągu dnia. Przechodzimy do okręgu numer 5. W okręgu numer 5 konsultacyjnym są Zaspa Rozstaje, Zaspa Młyniec, Przymorze Wielkie i Przymorze Małe. W tym okręgu zgłoszono 46 wniosków, 33 znalazły się w bazie projektów. Wsypuję teraz kartki z tytułami i z numerami wniosków. Koperta jest pusta. I bardzo proszę, przystępujemy do głosowania. Teraz losuje pani Anna Sochacka. Numer 1 otrzymuje wniosek 536. Eko przedszkole Miś. Eko postawa społeczna od przedszkola do rodzica. Ekoenergetyczna modernizacja przedszkola drogą do lokalnego wdrożenia zrównoważonego rozwoju. Numer 2 w panelu do głosowania w okręgu 5 otrzymuje wniosek 527. Sporządzenie dokumentacji wykonania dodatkowego oświetlenia w parku Millennium w Gdańsku. Numer 3 otrzymuje wniosek 530. Budowa ogólnodostępnego wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Zespole Szkół Zawodowych nr 9 w Gdańsku, ulica Dąbrowszczaków 35. Numer 4 otrzymuje wniosek 510. Budowa nowego ogrodzenia wokół szkoły podstawowej nr 76 przy ulicy Jagiellońskiej 14 w Gdańsku. Numer 5 otrzymuje wniosek 541. Boisko przy ulicy Burzyńskiego. Numer 6 otrzymuje wniosek 533. Instalacja windy przy wiadukcie na skrzyżowaniu Alei Rzeczypospolitej z Aleją Jana Pawła II. Numer 7 otrzymuje wniosek 513. Doposażenie boiska, bieżnia, oświetlenie, trybuny, tablica elektroniczna. Numer 8 otrzymuje wniosek 515. Reaktywacja, zabezpieczenie zielenią drogi, remont schodów i kładki, budowa windy dla niepełnosprawnych. Numer 9 otrzymuje wniosek 51. Remont jezdni i chodników na ulicy Śląskiej, Małe Przymorze. Numer 10 otrzymuje wniosek 526, modernizacja skateparku. Numer 11 otrzymuje wniosek 529, budowa miejsc parkingowych ogólnodostępnych dla samochodów osobowych wzdłuż ulicy Olsztyńskiej, naprawa chodnika wzdłuż boiska. Numer 12 otrzymuje wniosek 58, gdy bezpiecznie w szkole jest, to wesoło bawię się. Monitoring, szkoła podstawowa 46. Numer 13 otrzymuje wniosek 525, modernizacja boiska do koszykówki. Numer 14 otrzymuje wniosek 521, budowa boiska piłkarskiego na terenie osiedla Zaspa Młyniec. Numer 15 otrzymuje wniosek 540, budowa ogólnodostępnej bieżni tartanowej i skoczni w dal. Numer 16 otrzymuje wniosek 52. Remont ciągu pieszego na odcinku od ulicy Chłopskiej do ulicy Dąbrowszczaków. Numer 17 otrzymuje wniosek 56. Nasza szkoła choć nie nowa, ale chce być kolorowa. Remont elewacji budynku szkoły podstawowej 46 w Gdańsku. Numer 18 otrzymuje wniosek 522. Remont nawierzchni ulicy Startowej. Numer 19 otrzymuje wniosek 5.7. Chcę wieszać płaszczyk pod muchomorkiem, nie chcę, by szatnia straszyła potworkiem. Gratulujemy Szkole 46 wspaniałych tytułów. Otrzymuje ten wniosek numer 19. Numer 20. Wniosek 5.17. Plac marzeń, modernizacja placu zabaw przy hali sportowej Gdańsk-Przymorze, ulica Kołobrzeska 61. Numer 21 otrzymuje wniosek 542. Remont chodnika przystanku autobusowego numer 1528 w Oliwie, Róg Chłopskiej i Piastowskiej. Numer 22 otrzymuje wniosek 511.
Docieplenie i malowanie elewacji części dydaktycznej szkoły podstawowej nr 76 w Gdańsku przy ulicy Jagiellońskiej 14. Numer 23 w panelu otrzymuje wniosek 539, modernizacja istniejącego ciągu pieszego, bulwar na ciąg pieszo-rowerowy z wydzieleniem ciągu rowerowego, działka numer 420, obręb 17. Numer 24 otrzymuje wniosek 55, prozdrowotne aktywizowanie uczniów szkół i mieszkańców Przymorza. Numer 25 otrzymuje wniosek 516, sporządzenie dokumentacji infrastruktury dla seniorów na rozstajach w zakresie sportu dla wszystkich, kultury, aktywizacji prozdrowotnej i proekologicznej, część pierwsza. Numer 26 otrzymuje wniosek 518, remont ulicy Dąbrowszczaków, wymiana nawierzchni jezdni, zatok parkingowych i chodników. Numer 27 otrzymuje wniosek 537, plac sportów miejskich w Twojej dzielnicy, obiekty sportowo-rekreacyjne dla każdego, do sportów ogólnorozwojowych, gimnastyki, parkour, freerun, street workout. Numer 28 otrzymuje wniosek 512, rozbudowa kompleksu sportowego. Numer 29 otrzymuje wniosek 514, Active Park Przymorze. Numer 30 otrzymuje wniosek 524, remont chodnika wzdłuż trasy prowadzącej od ulicy Kołobrzeskiej 56A w stronę ulicy Olsztyńskiej 5 i w stronę ulicy Czarny Dwór. Numer 31 otrzymuje wniosek 523, remont chodników osiedla Zaspa Młyniec. Numer 32 otrzymuje wniosek 59, ocieplenie budynku szkoły gimnazjum numer 19 w Gdańsku. I numer 33, zamykający panel do głosowania w okręgu numer 5, otrzymuje wniosek 528, budowa boiska do tenisa, wybiegu dla psów, placu zabaw z ławkami i zielenią. Tym samym wyczerpaliśmy wnioski z okręgu numer 5, Zaspa Rozstaje, Zaspa Młyniec, Przymorze Wielkie, Przymorze Małe. Bardzo proszę o zapakowanie. Zamieniamy losującego. Tym razem będzie losował pan kierownik Maciej Kukla. Pani Ania będzie notować numery. Drodzy Państwo, w okręgu 6 Żabianka, Wejhera, Jelitkowo, Tysiąclecia, Oliwa, 7 Dwór, Osowa, Matarnia, Kokoszki zgłoszono 86 wniosków, 69 zostało wpisanych do bazy projektów. Prosimy zwrócić uwagę, że tam dwa wnioski zostały wypisane w oznaczonym czasie przez wnioskodawców, dlatego też 69 zostało wpisanych do bazy projektów i właśnie losujemy numery w panelu do głosowania w okręgu 6. Powinno być 69 karteczek. Jeszcze coś jest w środku. Teraz koperta już jest pusta i rozpoczynamy głosowanie. Bardzo proszę. Kto będzie jedynką? Nie, drodzy Państwo. Numer 1 w panelu do głosowania otrzymuje wniosek 667. Opracowanie projektu zmiany organizacji ruchu wraz ze zmianą lokalizacji przystanków na skrzyżowaniu ulic Barzyńskiego, Wita Stwosza w Oliwie. Numer 2 otrzymuje wniosek 650, utwardzenie nawierzchni ciągu pieszego zwanego ulicą Rozwojową od ulicy Inżynierskiej do ulicy Świętego Brata Alberta. Numer 3, wniosek 635, poprawa bezpieczeństwa i estetyki sali gimnastycznej. Numer 4 otrzymuje wniosek 665, poidełka miejskie, woda jest dla wszystkich. Numer 5, wniosek 664, bezpieczne przejście dla pieszych. Numer 631, termomodernizacja budynku szkoły podstawowej nr 82 w Gdańsku w zakresie docieplenia ścian obiektu szkolnego. Numer 7, wniosek 627, opracowanie dokumentacji remontu chodnika i przygotowanie trasy rowerowej dla uczniów nowej szkoły w Gdańsku-Kokoszkach, ulica Otomińska. Numer 7, 640. Numer 8, dziękuję Pani Aniu, otrzymuje wniosek 646, budowa zadaszeń nad wybiegami dla psów w schronisku dla bezdomnych zwierząt w Gdańsku. Numer 9, wniosek 684, budowa chodnika przystanku autobusowego linii 210 w Gdańsku-Klukowie.
Numer 10 otrzymuje wniosek 652, naprawa infrastruktury, podniesienie stanu estetycznego oraz bezpieczeństwa dla mieszkańców dotyczące ulic Radiowej i Telewizyjnej Gdańsk-Klukowo. Numer 11 otrzymuje wniosek 659, Szkolny Plac Zabaw. Numer 12 otrzymuje wniosek 683, remont nawierzchni ulicy Bałtyckiej w Jelitkowie. Numer 13 otrzymuje wniosek 661, rozgłośnia w szkole i radiofonizacja budynku zespołu szkół sportowych i ogólnokształcących. Numer 14 otrzymuje wniosek 67, budowa miasteczka ruchu drogowego. Numer 15 otrzymuje wniosek 655, urządzenie przestrzeni rekreacyjnej dla mieszkańców Kiełpina Górnego. Numer 16 otrzymuje wniosek 644, naprawa nawierzchni ulicy Iławskiej w Gdańsku-Łosowej. Numer 17 otrzymuje wniosek 671, remont podłogi sali gimnastycznej w Zespole Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego nr 17 Gdańsk-Cystersów 13. Numer 18 otrzymuje wniosek 668, ukwiecenie Parku Oliwskiego. Numer 19 otrzymuje wniosek 656, zabytkowy park w Kiełpinie Górnym, etap pierwszy, badania i utworzenie dokumentacji technicznej. Numer 20 otrzymuje wniosek 62, opracowanie dokumentacji parku rekreacyjnego przy ulicy Azaliowej na osiedlu Karczemki w dzielnicy Gdańsk-Kokoszki. Numer 21 otrzymuje wniosek 641, wykonanie projektu wiat przystankowych przy ulicy Wodnika w Osowej. Numer 22 otrzymuje wniosek 686, Osowa, budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Niedziałkowskiego i Balcerskiego. Numer 23 otrzymuje wniosek 658, leśny zakątek, mały plac zabaw dla dzieci z miejscem wypoczynku dla osób starszych. Numer 24 otrzymuje wniosek 654, rozbudowa terenów rekreacyjnych przy Zespole Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego nr 7 w Gdańsku, ulica Orłowska 13, wykonanie 10-stanowiskowej siłowni zewnętrznej. Numer 25 otrzymuje wniosek 626, sporządzenie dokumentacji położenia chodnika na ulicy Jana Husa na brakującym odcinku i naprawa chodnika na ulicy Franciszka Kręckiego w Gdańsku-Oliwie. Numer 26 otrzymuje wniosek 622, zagospodarowanie placu przy ulicy Jana Husa w Gdańsku-Oliwie. Numer 27 otrzymuje wniosek 638, budowa boiska do piłki nożnej ze sztuczną murawą i oświetleniem. Numer 28 otrzymuje wniosek 615, remont, modernizacja boiska przy szkole podstawowej nr 23. Numer 29 otrzymuje wniosek 678, poprawa bezpieczeństwa mieszkańców oraz uczniów szkoły podstawowej nr 82 w Gdańsku w ruchu drogowym. Numer 30 otrzymuje wniosek 643, wymiana chodników w ciągu ulic Polanki i Wita Stwosza w Gdańsku. Numer 31 otrzymuje wniosek 632, modernizacja schodów na wzgórzu Pachołek, Las Komunalny, ulica Spacerowa w Gdańsku-Oliwie. Numer 32 otrzymuje wniosek 620, rozbudowa boiska o sztucznej nawierzchni w Gdańsku-Kokoszkach. Numer 33 otrzymuje wniosek 634, zagospodarowanie trawnika na cele rekreacyjno-sportowe. Numer 34 otrzymuje wniosek 65, tymczasowe utwardzenie placu, likwidacja ustawionych tam pojemników na odpady, odzież i reklam. Numer 35 otrzymuje wniosek 625, sporządzenie dokumentacji oświetlenia przy ulicy Franciszka Kręckiego w Gdańsku-Oliwie. Numer 36 otrzymuje wniosek 669, zobacz bitwę pod Oliwą, odtworzenie punktu widokowego i wypoczynkowego wraz z renowacją pomnika Bitwa pod Oliwą, znajdującego się w sąsiedztwie wzgórza Pachołek w Oliwie. Numer 37 otrzymuje wniosek 663, budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego dla dzieci i młodzieży przy ulicy Podchorążych w Gdańsku. Numer 38 otrzymuje wniosek 639, budowa obiektów socjalnych dla obiektów sportowych przy Szkole Podstawowej nr 81 w Gdańsku-Osowej. Numer 39 otrzymuje wniosek 660, wrzuć sweterek, chodź na skwerek, rewitalizacja Zieleńca przy ulicy Żeromskiego w Oliwie wraz z budową placu zabaw etap pierwszy.
Numer 40 otrzymuje wniosek 69, projekt placu zabaw na terenie szkolnym. Numer 41 otrzymuje wniosek 613, remont i modernizacja sali gimnastycznej z ociepleniem dachu w Zespole Szkół Architektury, Krajobrazu i Handlowo-Usługowych w Gdańsku przy ulicy Czyżewskiego 31. Numer 42 otrzymuje wniosek 619, budowa wielofunkcyjnego boiska o sztucznej nawierzchni w Gdańsku-Kokoszkach. Numer 43 otrzymuje wniosek 67, zapewnienie komfortu użytkowania poprzez zamontowanie urządzeń klimatyzacyjnych na hali widowiskowo-sportowej Zespołu Kształcenia Podstawowego Gimnazjalnego nr 26 Gdańska Szkoła Floretu. Numer 44 otrzymuje wniosek 642, Gostyńska pierwszy etap, ułożenie 400 metrów ulicy w płytach Jumbo, Jambo. Numer 45 otrzymuje wniosek 610, wykonanie dodatkowych szatni przy boiskach sportowych w Gdańsku-Kokoszkach. Numer 46 otrzymuje wniosek 66, chodnik ulica Tatrzańska, Gdańsk-Oliwa. Numer 47 otrzymuje wniosek 621, instalacja monitoringu na rogu ulic Alfa Liczmańskiego i Leśnej w Gdańsku-Oliwie. Numer 48 otrzymuje wniosek sporządzenie projektu budowy ciągu pieszo-rowerowego jako kontynuacja istniejącego ciągu wzdłuż ulicy Kartuskiej na odcinku od skrzyżowania z ulicą Nowatorów do ulicy Stokłosy. Numer 49 otrzymuje wniosek 679, remont drogi wewnętrznej parkingów na terenie szkoły podstawowej 82 w Gdańsku przy ulicy Radarowej 26. Numer 50 otrzymuje wniosek 645, skatepark Osowa. Numer 51 otrzymuje wniosek 673, tereny rekreacyjne, mała infrastruktura. Numer 52 otrzymuje wniosek 611, budowa drogi ulic Ikara i ulicy Wojnarskiego. Numer 53 otrzymuje wniosek 674, zmiana w organizacji ruchu, lokalizacja przejścia dla pieszych. Numer 54 otrzymuje wniosek 614, docieplenie budynku szkoły podstawowej nr 83. Numer 55 otrzymuje wniosek 633, remont obiektu użyteczności publicznej, ośrodka wczesnej interwencji i wspomagania rozwoju przy ulicy Tysiąclecia 13A. Numer 56 otrzymuje numer 629, sporządzenie dokumentacji ustawienia latarni ulicznych na ulicach Wieckiej, Kortowskiej i Łagowskiej w Gdańsku-Kiełpinie Górnym. Numer 57 otrzymuje wniosek 630, nowy pachołek. Numer 58 otrzymuje wniosek 680, oświetlenie ulic na osiedlu tzw. muzycznym w Gdańsku-Złotej Karczmie. Numer 59 otrzymuje wniosek 618, wykonanie projektu remontu zabytkowego domu zarazy, inkubatora aktywności społecznej i prac ociepleniowych. Numer 60 otrzymuje wniosek 685, plac sportów miejskich w Twojej dzielnicy, obiekty sportowo-rekreacyjne dla każdego do sportów ogólnorozwojowych, gimnastyki, parkour, freerun, street workout. 61 to numer wniosku obecny nowy 676, sporządzenie dokumentacji oświetlenia, wykonanie części zagospodarowania wzgórze Morenowe Lagry na osiedlu Siódmy Dwór. Numer 62 otrzymuje wniosek 61, poprawa bezpieczeństwa mieszkańców w ciągach drogowych pieszych dzielnicy Gdańsk-Kokoszki w rejonie ulicy Jaśminowy Stok. Numer 63 otrzymuje wniosek 616, budowa chodnika wzdłuż ulicy Majora Słabego przy numerach 19-23. Numer 64 otrzymuje wniosek 612, zielone tarasy oliwy, rewitalizacja zabytkowego parku Ludolfino. Numer 65 otrzymuje wniosek 63, remont chodnika przy ulicy Subisława. Numer 66 otrzymuje wniosek 649, wykonanie dokumentacji projektowej wraz z pozwoleniem na budowę 50 metrów nawierzchni ulicy Świętego Brata Alberta od istniejącego asfaltu do ciągu pieszego ulicy Rozwojowej. Numer 67 otrzymuje wniosek 647, naprawa ulicy Majora Słabego oraz chodnika. Numer 68 otrzymuje wniosek 68, budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego do gry w koszykówkę i siatkówkę wraz z wyposażeniem technicznym przy szkole nr 83.
i numer 69, który zamyka panel do głosowania w okręgu 6, otrzymuje wniosek 624 zagospodarowanie zaniedbanego Zielonego Placu przy ulicy Wojciecha Drzymały w Gdańsku Oliwie. Szanowni Państwo, wyczerpaliśmy okręg 6, Żabianka, Wejhera, Ilitkowo, Tysiąclecia, Oliwa, 7 Dwór, Osowa, Matarnia i Kokoszki. Gorąco dziękuję za organizację głosowania referatowi komunikacji społecznej, pan kierownik Maciej Kukla, pani Anna Suchacka. Dzisiaj podczas spotkania byli obecni członkowie zespołu konsultacyjnego, pani radna Matyjaszczyk, pan radny Męczykowski i pan radny Błażewicz. Gorąco dziękuję referatowi multimedialnemu za to, że te wszystkie cuda techniczne udało się online przeprowadzić. Nagranie będzie dostępne na stronie internetowej. Na koniec chciałbym zaprosić gorąco do odwiedzin strony gdańsk.pl/budżet/obywatelski. Tam znajdują się już szczegóły głosowania. One będą też na bieżąco po wprowadzeniu numerów. Będzie można zobaczyć, jak to będzie wyglądało w panelu do głosowania. Natomiast już od poniedziałku, 10 lutego, przez 2 tygodnie będziemy głosować nad tymi wnioskami. Od 10 do 23 lutego. Pamiętajmy, że nie trzeba wychodzić z domu, jeśli mamy dostęp do internetu. Podajemy bardzo proste dane, imię, nazwisko i numer PESEL oraz adres e-mail w celu weryfikacji, na który przychodzi link weryfikacyjny. Jeżeli osoby dojrzalsze nie mają, czy osoby, które nie korzystały z maila, żeby też nie stygmatyzować osób starszych, bo korzystają przecież z poczty elektronicznej, nie mają dostępu do maila, załóżmy maile, żeby nie musieli chodzić do punktów konsultacyjnych. Jeżeli ktoś jednak nie będzie chciał skorzystać z elektronicznego głosowania, może udać się do wyznaczonych 11 punktów konsultacyjnych. Informacje, gdzie te punkty się znajdują, a także godziny ich pracy dostępne są na stronie gdańsk.pl i na tej stronie gdańsk.pl/budżet/obywatelski. Pamiętajmy, głosowanie rozpoczyna się w poniedziałek 10 lutego, minutę po północy i kończy 23 lutego, minutę przed północą. Mamy zatem 2 tygodnie, także gdańszczanie, nie wykręcajcie się, że nie mieliście gdzie głosować, jak zagłosować. Są 2 tygodnie na to, żeby podjąć decyzję, zdecydować, które projekty mają być zrealizowane. Gorąco dziękuję za to dzisiejsze spotkanie ze studia portalu miejskiego gdańsk.pl. Żegna się z Państwem Piotr Kowalczuk.